Podstawowa stacja bazowa, ale jaka stacja? Ta tablica to jedyna rzecz, jaką udało się dziś zamontować na placu budowy w Przeźmierowie. Żadne inne prace nie doszły do skutku, bo wjazd zablokowali protestujący mieszkańcy. Pilnujemy tego miejsca tak społecznie, no bo my nie chcemy tej wieży po prostu. No nie wiem, co możemy w tej chwili zrobić, żeby to zatrzymać, no bo to jest kuriozalna sytuacja. Blokada budowy była zapowiadana, dlatego z samego rana zjawił się ktoś jeszcze. Tu było więcej policjantów niż mieszkańców. To było dziwne, nie? I o 5 rano? Oczywiście potwierdzam, są na miejscu, zabezpieczają to zdarzenie i chciałbym tutaj podkreślić, że dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników tego zdarzenia. Jeszcze inni uczestnicy, pracownicy budowlani, dołączyli nieco później, bo dopiero około południa. No bałagan zrobili, no. Wtedy już grupa protestujących zdążyła urosnąć do około 20 osób. Nie chcą, aby tuż obok ich domów powstała wysoka, 30-metrowa wieża telekomunikacyjna firmy Play. Nawet nie wiedziałem, nie miałem pojęcia o tym, że coś takiego tu powstaje. Dowiedziałem się dopiero w dniu, jak przyjechała ciężarówka ze zbrojeniem, z betonem i jak zaczęli tu coś dziać. Tak wcześniej żadnych informacji, cokolwiek, nie? No. Mieszkańcy zatrzymali m.in. koparkę, która miała wywieźć hałdę ziemi, wysypaną tu w weekend. Jednocześnie... I prosimy pana o reakcję w trybie pilnym. Trwały nerwowe rozmowy z wójtem, który również zjawił się na miejscu. Skierowaliśmy podobnie brzmiące, jak i mieszkańcy, pismo. Ale w tej chwili jest tak, że kipa stoi za rogiem i może tu wjechać. I dlatego musimy włączyć inne tryby dopuszczalne, które są w ramach prawa stosowane. Wójt podkreślał, że inwestycja ma wszystkie wymagane pozwolenia, a on sam niewiele może zrobić. Poirytowani mieszkańcy sugerowali, że jednak może. Nie urzędowo, nie pismo urzędowe, tylko zadzwonić. Pan jako wójt reprezentuje pan najbogatszą prawie że gminę w całej Polsce i dzwoni pan. Oni od razu, prezes się odezwie. A jak nie, to jakiś dyrektor. Zadzwoni pan? Jeżeli odbiorą telefon, to oczywiście, że ja nie widzę w tym problemu, tylko znam te procedury i znam stopień dostępu do tego typu korporacji. O sprawie zrobiło się głośno, gdy mieszkańcy ulicy Zacisze odkryli, że pod ich domami ma wyrosnąć właśnie wieża telekomunikacyjna. Boją się szkodliwego promieniowania i nie tylko. A przede wszystkim spadnie nam wartość domów i ziemi. Ja nie utrzymam domu. Jak będę chciała go sprzedać, to co? Kto mi kupi? Już parę dni temu Play oświadczył, że inwestycje poprzedziły szczegółowe analizy. Sama wieża ma być w standardowej technologii, spełniać wymagane normy, a po zbudowaniu będzie podlegać obowiązkowym pomiarom. Dziś na nasze dalsze pytania w sprawie protestu mieszkańców, blokowania budowy i ewentualnej zmiany lokalizacji wieży firma już nie odpowiedziała. Seweryn Lipoński, Puls Dnia.